Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś postaramy się Wam przekazać w 5 punktach, o co warto zadbać w maszynie John Deere, skupiając się na jednej bardzo ważnej kwestii związanej właśnie z ciągnikiem John Deere, gdzie ta kwestia jest takim newralgicznym punktem w John Deere. Większość już z Was może się domyślać, o czym będzie dzisiaj mowa, a chodzi o układ paliwowy. A dokładnie 5 kluczowych korzyści z regularnej wymiany filtrów paliwa w maszynie John Deere. Także zaczynamy. Układ paliwowy w John Deere jest bardzo delikatny i czuły na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Podamy Wam dzisiaj 5 takich argumentów, o których warto pamiętać, mając właśnie taki ciągnik, czy to kombajn, czy to inna maszyna właśnie marki John Deere. Tak więc to tutaj sobie nazwaliśmy taką ochroną silnika i tu główna, pierwsza, najważniejsza kwestia, czy to będzie układ common rail, czy to będzie zwykły układ wtryskowy. Każdy z tych układów wyposażony jest w filtry paliwowe. Często jest tak, że układ na common railu mamy 2 filtry, w układzie paliwowym takim zwykłym, na zwykłą pompę rotacyjną mamy 1 filtr, plus tam niektóre modele mają dodatkowy przepływowy na przewodach paliwowych i warto naprawdę regularnie wymieniać te filtry. Jeśli chodzi o regularność wymiany tych filtrów, odsyłam Was do narzędzia do wyszukiwania filtrów. Mało tego, że tam wyszukacie sobie filtry do Waszej maszyny, to również znajdziecie rozpiskę z interwałami wymiany właśnie wszystkich poszczególnych filtrów. I to może Wam bardzo ułatwić zrobienie zakupów na naszej stronie, czy też telefonicznie. I oczywiście tu musimy to podkreślić, że jest to wymiana sugerowana przez nasz zespół. A jeśli chodzi właśnie o filtry paliwowe, no to one są na pierwszej linii frontu, gdzie starają się odzyskać wszystkie zanieczyszczenia, które właśnie później wędrują do wtryskiwaczy. Na pewno regularna wymiana filtrów paliwowych pozwoli Wam utrzymać Wasz układ paliwowy w dobrej kondycji. Poprawa wydajności. No jeśli właśnie chodzi tutaj o filtry paliwowe, to filtry paliwowe, gdy są przytkane, no to nie podają takiej dawki paliwa, jaką potrzebuje dana maszyna. I tutaj, gdy one są właśnie zabrudzone, nie mamy takiego przepływu, pada nam moc w ciągniku, przez co nie ma takiej wydajności pracy. I tutaj warto też pomyśleć o tej wymianie filtrów. Nieraz jest tak, że klient dzwoni: panie, bo ciągnik jechał 40, a teraz jedzie 35. No i pierwsze pytanie nasze jest takie: kiedy pan zmieniał filtry paliwa? No bo tutaj klient już chce robić układ wtryskowy, a się okazuje, że filtry paliwa są tak zanieczyszczone, że po prostu już nie przepuszczają tej danej dawki paliwa. Zapobieganie problemom z wtryskiwaczami. No i oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, regularna wymiana filtrów daje nam może nie stuprocentową pewność, ale 90% pewności, że ten układ paliwowy jest chroniony tak, jak się należy i przez co wytrzyma nam troszeczkę dłużej. Warto też pamiętać o dodatku do paliwa. Bardzo długo go nie było dostępnego, teraz już jest dostępny. Warto go stosować zapobiegawczo. Oczywiście można też go stosować już, gdy coś tam z wtryskiwaczami się dzieje, może jeszcze się uda uratować, bo już było kilka takich przypadków. Oczywiście na tej butelce macie rozpisane, jaka dawka jest czyszcząca, jaka jest do stosowania na co dzień. I kolejny punkt to oszczędność na naprawach. No, naprawy związane z układem wtryskowym nie są tanie. Tutaj Was odeślę do filmu, który nagrywał Norbert. Tam też padały ceny napraw takiego właśnie układu wtryskowego, czy to common rail, czy to był na zwykłej pompie. I tam możecie się przekonać, że naprawdę te naprawy nie są tanie. To jest jedna z droższych rzeczy w ciągniku John Deere. Tak więc inwestując w regularną wymianę filtrów paliwowych, a jest to naprawdę nieduży koszt, możecie zmniejszyć ryzyko wczesnej naprawy układu wtryskowego. No i przechodząc już do ostatniego punktu, filtry paliwa. Czy jest to oryginał, czy jest to zamiennik? Już znacie naszą firmę, to wiecie, że u nas na pierwszym miejscu jest jakość oryginału. Staramy się trzymać właśnie tej jakości, żeby ona była jak najwyższa, nie odbiegająca od oryginału. Wybierając zamienniki w jakości oryginału, możecie również zaoszczędzić na wydatkach na te właśnie filtry. Musicie uważać, różne są zamienniki i warto tutaj zwracać właśnie na liczbę mikronów, która jest opisana na filtrach
paliwowych. Jeśli dotrwaliście do końca, to możecie się dowiedzieć, że do końca miesiąca mamy promocję na filtry właśnie paliwowe w zamienniku jakości oryginału pod naszym logo Agro JD. A jeszcze taki mały komunikat. Przez cały lipiec i do połowy sierpnia, jak co roku, mamy dyżury żniwne. I tutaj jest kolejny nasz apel, żeby naprawdę, gdy potrzebujecie zaślepkę do kabiny, do ciągnika, czy potrzebujecie głośniki, czy potrzebujecie naklejkę na maskę, zadzwońcie w godzinach pracy, a nie w godzinach dyżuru. Dyżur jest przeznaczony tylko i wyłącznie na nagłe wypadki, gdy jakiś rolnik potrzebuje na szybko do kombajnu jakąś część. To dla niego jest ten dyżur przeznaczony. Gdy potrzebujecie jakiejś części do ciągnika, które naprawdę mogą poczekać do następnego dnia, zadzwońcie rano od godziny 7 do godziny 17. Jesteśmy pod telefonem zwykłym, później obowiązują już dyżury. Myślę, że te 5 punktów da Wam do myślenia, niektórych przekona do regularnej wymiany paliwa. A w tym odcinku to już wszystko. Gdybyście chcieli złożyć zamówienie telefonicznie, to tutaj wyświetli się numer. Oczywiście dzwoniąc pod ten numer również przekieruję Was na nasz właśnie dyżur żniwny. Gdybyście chcieli coś zamówić z rabatem, to tutaj wyświetli Wam się kod rabatowy. A w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!